Proszę, panie zdaniem, zgłosimy ja. Dobra, dziecko, dobra. Nie wiem, czy ja miałbym taką mamę, to się tam przeszył. Proszę Państwa, projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej według druku nr 9. Jest to zmiana, może już Pani Przewodnicząca może. Otrzymałem, proszę Państwa, opinię, ponieważ środki niepełnosprawne na i zostały ograniczone do 94,350 na przyszły rok, więc należało po prostu uwzględnić zadania. Otrzymaliśmy negatywną opinię dotyczącą projektu socjalny koszyk wielkanocny, a to chociażby uwagi na termin, kiedy po prostu jeszcze zapewnił to, żeby to wykonać. W związku z powyższym pozostawiamy budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych na tej samej środki, tej samej wysokości. To były komisja proponuje wykreślić projekt socjalny i zmniejszyć kwotę na obniżenie kwadratników przy przejściach dla pieszych do kwoty 14,350, łącznie wszystkie zadania będą wynosić 94,350 i tyle, ile do zostanie. Proszę bardzo, panie. Otwieram dyskusję. Tylko jedną rzecz zapytać, bo ja nie pamiętam, że ta opinia to jest tam podrzucała, tak? Tak. Druga strona wioski do tego. Właśnie, żeby tam, wiadomo, że to nie jest kwestia nasza, znaczy nie jest tylko do nas, to pilnowanie należy, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że warto dopilnować tego, żeby później po płacach na przykład wersja nie się przejeżdża tak, tylko że było to jeden ciąg, jak się przekraczało. Tak musi się przejść. Pani Jacek, mogę odpowiedzieć? Ten projekt, który Pan ogląda, a który tutaj ludzi Pani Jacek ogląda, przewiduje również sygnalizację świetną dla rowerzystów, czyli modernizację sygnalizacji świetlnej. Natomiast w którym miejscu dokładnie wyjdzie pochylnia, nie jest to do końca, bo na początku są to po pierwsze warunki terenowe, także to, czy będzie tam krążył, nie jest do końca powiedziane, że nie. Natomiast przewiduje się, że pochylnia również powinna obsługiwać ruch rowerowy. Natomiast czy ona będzie na wprost, nie można tego raczej powiedzieć, że raczej na pewno nie. Dlatego, że na wprost są schody. Musiałoby się odbyć ta pochylnia, wybudowanie pochylni musiałoby się odbyć częściowo kosztem już istniejących schodów. No tak, znaczy to by było najbardziej logiczne, bo wyobraźmy sobie, że droga nie tak. Nie wiem, bo nie jest zaprojektowana jeszcze, jest tak, czy tak, że nie wiem. Nie wiem, no. Panie Przewodniczący, na razie dyskutujemy na temat środków. Tak, tak. Tak, 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 nasze sugestie są w tym samym kierunku, jak Pan myśli. Ktoś jeszcze? Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radni jest za przyjęciem uchwały według druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 13 za, 0 przeciw. 2 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 przeciw.